mieliśmy próby 3 razy w tygodniu. Można było sobie wybrać 2 dni albo 3 dni. I na początku uczyliśmy się melodii, jakieś rozśpiewanie oczywiście obowiązkowo, ćwiczenia mimiki twarzy, jakiś język policzki. No i tak po kolei najpierw była melodia, potem tekst. Trzeba wiedzieć, o czym się śpiewa oczywiście zawsze. I akompaniament fortepianu, potem już z płytą nagranie profesjonalne, bez linii melodycznej, także... Każdy miał szansę przećwiczyć, jaki fragment mu odpowiadał. Nie było tak, że nie mieliśmy możliwości przećwiczenia każdej jakiejś części i mogliśmy sobie potem wybrać i się przy niej najbardziej wytrenować. Która rozjaśnia nam codzienny mrok. A co było najtrudniejsze? Aj, to trudne pytanie. No na pewno tak się razem zbić, żeby w tych harmoniach, w tych chórkach razem wszystko wyśpiewać czysto i w rytm. Ale wydaje mi się, że podołaliśmy zadaniu. Ja myślę też, że interpretacja trochę, bo jednak trzeba było polubić tą piosenkę, wiedzieć, o czym się śpiewa. No i tak jakby może poczuć też klimat świąt trochę. W listopadzie. Tak, ja. Przy Andrzejkach już było trzeba Merry Christmas mówić w głowie. Więc, ale ja jestem zadowolona. Uważam, że wszyscy, jak moja koleżanka i moi koledzy, sobie świetnie poradziliśmy z tym zadaniem i mam nadzieję, że nasza pani jest dumna. Dzisiaj kręciliśmy materiał do klipu, który realizujemy w 18 miejscach bodajże w całej Polsce, do klipu, do kolędy z metra, do kolędy Uciekali. No i to już jest jeden z ostatnich naszych przystanków. Jeszcze musimy tylko Koszalin zaliczyć, potem Wągrowiec i wracamy do Warszawy i zaczynamy montaż. No i na święta prawdopodobnie, może 23 jeszcze uda nam się ten klip wypuścić. Codziennie robimy po 2 miasta. Nagrywamy najpierw audio, nagrywamy solówki, po czym nagrywamy wideo w jakichś takich najbardziej reprezentatywnych miejscach danego miasta. I no jak skończymy, to będziemy myśleć dalej. No, zobaczymy, co się wydarzy. A skąd pomysł na takie wydarzenia? No wydaje mi się, ja nie jestem pomysłodawcą tego wydarzenia, jestem realizatorem. W każdym razie wydaje mi się, że pomysł wynikł z takiej chęci troszkę połączenia, poznania, troszkę rozpromowania filii, które powstały miesiąc czy 2 miesiące temu w całej Polsce, studia piosenki Metro. I wydaje mi się, że to jest super, super, super pomysł, super okazja na to, żeby, no, żeby docierać do ludzi, którzy na co dzień nie mieliby kontaktu z materiałem muzykalowym, z materiałem koncertowym, z takim fajnym repertuarem. No bo umówmy się też, uczestnictwo w zajęciach Studia Piosenki Metro no dają potem perspektywy pokazywania się na większej scenie i no takie powiedzmy fajna taka baza talentów tak naprawdę się z tego robi. Także no osoby na przykład, które mieszkały nie wiem, w Słubicach czy w Kłodzku, które nie wiem, na przykład miały daleko do jakichś takim centrum wydarzeń, nagle jakby to jest w ich zasięgu, więc wydaje mi się, że wszyscy na tym korzystają.